Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, a przed wami to, na co wielu z was czekało. To, czego chcieliście, czego domagaliście się w komentarzach. Pod różnymi materiałami, Dark Souls 3. Grę przyszedłem tuż po premierze, jednak dla was rozpocznę nową zupełnie grę, nie będziemy New Game Plus zaczynać, zwłaszcza, że już troszeczkę z tego New Game Plus udało mi się rozegrać, więc byśmy byli w plecy jakiegoś jednego czy dwóch bossów. Ale to było dawno temu, więc w sumie nie będę pamiętał wszystkiego zapewne. Zresztą już same nowości na samym starcie, bo a to aktualizacja 1.1. Ale nowa gra. Zaczniemy od poznania meandrów fabularnych w tej oto części. I wsłuchajcie się dobrze, bo tutaj fabuła może umknąć autentycznie, jak zresztą dobrze wiecie. Ale to jest miejsce akcji, Lothric. Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. I motyw pielgrzymki, który się przewija przez praktycznie wszystkie gry z serii Souls od From Software. The pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades and the lords go without thrones. No, nie każdy dotrwał do kresu swojej podróży. Uważałem, że bez tej skorupy byłoby łatwiej. No ale, kiedy podróżuje się do wielkiego obelisku żółwia, no to strój taki jest wymagany. Czyli bliżej określona maź, przynajmniej póki co. Farron's undead legion, the abyss watchers. Czyli jeden z niewielu mnogich bossów w serii Souls. I teraz znajomości tych kapelinków są podzielone, które tam były wcześniej. And the reclusive lord of the profaned capital. Samotniczego władcę. Rozumiem, że samotny władca brzmi słabo, bo wydaje się, że po prostu nie ma kolegów, ale samotniczy? No, w sumie, niech będzie. I powracają też olbrzymy, zresztą wyglądający podobnie jak Dark Souls 2, które możecie oglądać na moim kanale. Only in truth? The lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nierozpaleni. No ja, że w pełni polskie tłumaczenie. To wszystko będzie mniej ładnie w naszym rodzimym języku, jednak unkindled można się wydawać, że brzmi po prostu lepiej niż nierozpaleni, ale. I tak oto zaczyna się nasza przygoda z Dark Souls 3. Oczywiście kreator postaci na początku, pozwólcie, że dokonam tutaj pewnych wizualnych upgrade'ów postaci. No, poznam jej imię. Okej, poznajcie Zawiszę Zawiechę. Po prostu wydaje mi się, że to będzie adekwatne imię dla tej postaci, jeżeli czasami zapomnę się odturlać albo zablokować. Ja tak sobie myślę, że poprzednio, kiedy grałem klasą taką klasyczną dla mnie, czyli wielka broń, która zadaje jak największe obrażenia i postać na tyle opancerzona, że jest w stanie przyjąć kilka szlang od wrogów, ale teraz wydaje mi się, że pójdziemy w zwinność bardziej, więc może klasa... Może Herald? Coś szybszego, zabójca z rapierem? Raczej, co ma dużo zręczności? No zabójca ma jej sporo. Ale czy może ktoś jest inny klas jeszcze? No człowiek znikąd, oczywiście bardzo wyrównane statystyki. No bo rycerz przypadkiem nie wygląda dobrze ze zręcznością.
Moment, rycerz, rycerz. Uuu, najemnik ma zręczności 16 aż. Dobra, ale mało wiary, mało w szczęściu. A jak tam zabójca? Zabójca ma 14, ale I puklerz. Plus takie zaklęcie jeszcze widziałem. Kurde, no szczerze, no ciężki orzech do zgryzienia, ale chyba weźmiemy zabójcę. Preferujący czaić się w cieniach zabójca lub używać połączenia czarów ofensywnych i 5 ostrzem miecza. A najemnik? Najemnik i weteran wielu pól walki. Wysoka zręczność pozwala na zręczne wykonywanie... wykorzystywanie dwóch bułatów. Pytanie, z jaką zbroją chcę zaczynać? W sumie rycerz wygląda najbardziej optymalnie, ale... Spokojnie, spokojnie. Może zaczniemy faktycznie zabójcą, bo złodziej, o ile ma lepszą maskę, tak... Statystyki nie takie, o jakie mi chodzi. Dobra. Zawisza zawiecha. Klasyczny zabójca. Dar pogrzebowy. Czemu od razu zaczynałem od pogrzebu w ogóle? Pierścień życia. Boskie błogosławieństwo. Skryte błogosławieństwo. Ognisty klejnot. Bezpańska dusza. O, bezpańska dusza kogoś, kto sypiał u twojego boku. Służy do zbywania licznych dusz. Kurczę, prawdę powiedziawszy... Nie wiem, co tu wybrać. Pierścień życia na początku to jest dobry przedmiot, ale... może młoda biała gałąź? Pierścienie znajdziemy dużo w trakcie naszej całej podróży, więc... Może faktycznie coś innego? No bezpańska dusza? W ogóle po co ta rozkmina w ogóle? Mógłbym tutaj wybrać równie dobrze brak, więc weźmiemy bezpańską duszę w końcu. No, ktoś sypiał koło mnie, wypadałoby duszę tej osoby zabrać ze sobą w podróż. I okej, tutaj teraz zaczynamy... ustawianie wizualiów w postaci, więc dajcie mi chwilę. Czy on wam wygląda na zabójcę? No właśnie, mi też nie, i o to chodzi. Dobra, zakończmy już tworzenie. Znaczy, zacznijmy grać. Za długo w kreatorze spędziłem. Zresztą mogłem po prostu wczytać ostatnie ustawienia, czyli prawdziwego piechola, jakiego sobie zrobiłem na samym początku. No tamten wygląda faktycznie jak ja, ten w ogóle niepodobny, ale to nie o to chodzi. To jest Zawisza Zawiecha, zupełnie inny koleś niż normalny piechol. No i też inny styl gry jeszcze trzeba będzie zaprezentować. No, ale to z pożytkiem dla mnie i dla was zarazem. Zawsze coś innego niż w Soulsach dwójce. Ej, szczerze mam nadzieję, że Zawisza faktycznie nie będzie zawieszony. Bo ciężko będzie cokolwiek tutaj wygrać, kiedy mam plan bazować na zręczności postaci. A w ogóle zwróciliście uwagę, że w większości Soulsów gramy zombiakiem? Po prostu. Czy tam wybranym, pustym, albo tutaj... Nie wiem, Unkindled... Nie, to jest też Chosen? A, zresztą nieważne. Cmentarz popiołu. Więc tutaj rezydował. Zawisza. O, niezbyt wygodne lokum, ale no nie dziwmy się zatem, że opuścił je tak szybko. Ej, mamy od razu kostur. Dobra, jakie to jest zaklęcie? Szpieg? Aha, czyli po prostu ciche poruszanie się. Dobra, gdzieś tutaj mieliśmy zapewne sprint. A zaraz będziemy czytać wszystkie wiadomości, silne atak i tak dalej. Nie wiem, to nie musimy, ale... Właśnie, pierwszy adwersarz. Na naszej drodze. Oj, pada po jednym cięciu, no kurde. Nawet nie, to było zwykłe pchnięcie. Nie, tak musicie zwrócić uwagę. Gra wygląda zdecydowanie lepiej niż Dark Souls 2. No ale Dark Souls 2 było na PlayStation 3, więc... Nie ma się co dziwić. Właśnie, ja wziąłem tą duszę. To w sumie może było jej użyć, ale dobra, może jeszcze nie teraz. Ja w ogóle jestem zadowolony z wyglądu Zawiszy, ogólnie rzecz biorąc. Zaraz tak założę mu pełen hełm, więc nie będzie widać tej mordy. Ja nie mogę dostosować wielkości oczu do takich zadowalających. Ej, właśnie, nie sądziłem, że... On żyje jeszcze. Na tyle... Dobrze, że jest w stanie wstać, ale proszę bardzo. Pilna butelka Estusa, czyli mamy teraz już drugą, tym razem do magii. Magię teraz będzie można uzupełniać. Ale właśnie to jest ta dusza nieznanego żołnierza, z którą przebywałem rzekomo w tamtym sarkofagu, więc... chyba jeszcze nie ma sensu jej używać. Ale właśnie, mnie nie powinno być słychać teraz, prawda? Jeżeli użyję tego zaklęcia.
A to może pierwszy w tej serii backstab. No totalnie jak kot, totalnie jak kot. I nie o to chodziło. No chyba, że to trzeba zrobić mocnym atakiem, a nie lekkim, a zresztą przeczytajmy. No nie. I to było właśnie to, to było R1. Więc nie wiem. Oj, w ogóle dziwne parowanie. No dobra, ale nie sparuję lecącej strzały. Przynajmniej tak podejrzewam. A dobra, a mocny atak tej broni? Aha, takie cięcie w stylu Zorro. Z czego trafia tylko drugie. Dziwne. Nie, jak znajdę inny miecz, to ten inny miecz będzie moim domyślnym. Aha. Cios w plecy. Mogłem się wszystkiego po tobie spodziewać i w sumie właśnie głównie tego. Ej, nie, ale jestem zdziwiony, że rapier zabija za pierwszym razem. Ja tutaj pamiętam, że grałem tutaj sam, za pierwszym razem zupełnie, no to... Oni nie podali po jednej pierwszej lepszej bułce, no kurde. A, no i też bardzo dobrze pamiętam, co tutaj jest, ale dla was to będzie nowość, więc czemu by nie... kryształowy potwór. A dobra, czy warto w ogóle tutaj... brać ten przedmiot? Kurde, mam nadzieję, bo on zaraz będzie atakował. A atakuje od razu dosyć poważnie. Aha, dobra, i teraz jeszcze zobaczmy tylko, ile zabiera mu mój rapier ewentualnie. No tyle. Niewiele, prawda? Więc no. Gida z powrotem. Jak widzicie, on naprawdę nie ma zamiaru być przyjazny dla mnie. Ani trochę. Ani troszeczkę. Jeszcze podejrzewam też, że ruszy za mną zaraz tutaj, więc trzeba korzystać z tego, że przewroty w przód są cały czas dostępne, bo odbywają się powyżej poziomu wody. No i teraz w ogóle jak wygląda otoczenie? Nie, naprawdę Lotrik jest bardzo bajecznym i kolorowym królestwem. Przecież kolorowym nie jeżeli chodzi o kolory, tylko o zawartość, o to co możemy znaleźć, ale dobra, to zobaczmy najpierw tutaj. Nie, serio, nie pamiętam okolicy aż tak dobrze, żeby po prostu lecieć tutaj na pamięć. Ale pamiętam mechanikę gry na tyle dobrze, żeby przeciwnicy, przynajmniej ci najprostsi, nie stanowili dla mnie problemu najmniejszego. Nie, ale okej, okay, no skoro już tutaj, od razu na dziedziniec, podziwiać widoki, czemu by nie? Nie, ale widoki w dalszym ciągu, jak to w Soulsach, zapierające dech w piersiach. No, aż by się chciało tam pójść. No dobra, gdyby nie to, że dookoła czerą się upiory, monstra, kryształowe jaszczurki, no ale też ogniska. To pozostaje niezmienne. I zresztą krążyła plotka, że będzie można rozpalać swoje własne i tworzyć w dowolnych miejscach, no ale ja tego nie uświadczyłem. Więc nie wiem, może tym razem uda mi się coś innego zrobić, ale wątpię, więc to się okazało tylko plotką. A, ale zresztą już widzicie, tutaj troszeczkę silniejsi. Oha. No żebym nie padł, ja rozumiem, że ognisko tuż tuż, ale bez przesady. W ogóle rapier to troszeczkę nie mój styl gry. A tych oczywiście dużo. W ilości hurtowej rzeź może nawet. A ja ze zdrowiem wyglądam całkiem kiepsko jak na początek gry. A, dobra. Klasyczna praktyka. Puścicie stusem. Ej, i kiepski zasięg tego rapiera. Nie, może będzie lepiej, jak będę go dzierżył oburącz, no ale... Kurczę, no jednoręczną szabelkę do pchnięć. Oburącz? No to jest kiepski pomysł już na samym początku. A, ale dużo poukrywanych ścieżek, sekretnych przejść, tajnych pomieszczeń. No Dark Souls 3 jest tego dużo. Na pewno nie odkryłem nawet połowy. Bo mi się wydawało, że jest ich mniej, a później oglądałem filmiki i się okazało, że no praktycznie co drugi kilometr, wirtualny kilometr, można coś znaleźć. Nie, dobra, ale puklecz mi się przyda, zwłaszcza tam jest strzelec. Aha, i tak o to mało, o co mało bym zginął. Nie, dobra, troszeczkę mam nadzieję poczekamy z pierwszym zgonem w tej serii, no bo jakby nie patrzeć, no jestem weteranem gier od From Software, zwłaszcza z serii Souls, więc... No inaczej, wszystkie zaliczone przeze mnie zostały, jak najbardziej, plus do tego jeszcze Bloodborne. Coś nie z tej serii, no ale mechanika bardzo podobna, kurde. Sądzę, że za pierwszym razem trafię... A, strzały tkwią w ciele. To pamiętamy z dwójki, ale tutaj tkwią dłużej. Mam nadzieję, że nie na stałe. A, sorry, nie wiedziałem, że tam byłeś. Co znaczy inaczej? Jeżeli bym wysilił pamięć, to bym pamiętał, ale... Ja w tym momencie byłem skupiony na czymś innym, no sorry. I tak to wyszło. No chciałem mu zrobić trochę Super Mario, no ale... A właśnie. A może by tak... No.
Z jednym się uporałem, pozostaje drugi. Albo żaden. Dobra, wszystkie przedmioty chyba z tego segmentu zebrane. Bomba zapalająca w sumie może się przydać, ale... Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie w tym momencie. Ej, w ogóle jesteś ciekaw, czy teraz Soulsy trójka chodzą w 60 klatkach, czy w 30? Inaczej, oczywiście w ogóle stałe 30 klatek niż chrupiące 60, ale... No to jest PlayStation 4 i poza tym tuż chwilę temu była aktualizacja. Więc czemu by nie? Nie, no dobra. Oczywiście aktualizacja taka zwyczajna będzie podbija frame rate z 30 do 60 klatek, więc... Może jeżeli jest 60, to już było. W każdym razie nie pamiętam. Co wam to przypomina? Na co wam to wygląda? Czyżby arena do walki z bossem? Ha! Pewnie, że tak, tylko trzeba go najpierw obudzić. Czyli wykleć z niego miecz. Inaczej łudziłem się, że będę mógł go używać później, no niestety nie. Kurde, trochę mało Estusa, żeby tutaj wygrać. No zwłaszcza, że Judex Gandir, bo tak się zwie, tak to należy rozczytywać, jest trudnym przeciwnikiem. No właśnie, o tym mówiłem. Nie, czy wspominałem coś chwilę wcześniej o tym, że pierwszy zgon w tej serii pojawi się, mam nadzieję, stosunkowo późno? No, proszę, oto on. To był pierwszy zgon. Nie, dobra, szkoda, że nie mam jeszcze innej broni, bo sobie zamienił ten rapier, bo może być z nim ciężko tutaj. Ale z tego, co pamiętam, Judex Gandir jest bardzo podatny na ataki ogniem, a podniosłem przed chwilą 5 bomb zapalających, więc chyba zrobimy z nich użytek. Tylko muszę je wrzucić w moje podręczne inwentory. I to mogę usunąć od razu. Bomby. Dokładnie tak. W sumie kostur nie wiem po co jest potrzebny. Ej, ale w sumie mogłem się cofnąć i z moich zebranych dusz zrobić użytek. Nie, troszeczkę czuję się, abym walczył w turnieju szermierki. Nie walczył o życie. No sorry, rapier? Lepiej wziąć troszeczkę miecz od większej powierzchni, mimo wszystko, może się też zasłonić, bronić, a tutaj co, ewentualne riposty, kontry i pchnięcia. Kiepski asortyment ciosów, jeżeli chce się przeżyć. Ale z drugiej strony w Soulsach zawsze rapiery były spoko. Po prostu jak się dźgnie kogoś raz, to kolejne pchnięcia wyprowadzić jest naprawdę łatwo. No dobra, co, od razu po moje duszyczki? Czy walczymy jeszcze z tymi na dole? Nie, no chyba nie ma sensu. Trzeba Judexa rozłożyć w tym odcinku i będzie pierwszy boss odhaczonych. A później, uwierzcie mi, jest tylko gorzej. Znaczy lepiej, jeżeli chodzi o bossów, ale gorzej, jeżeli chodzi o poziom trudności, łatwość ich zabijania. No z tym bywa po prostu ciężko. Ja teraz tylko pamiętać, gdzie zginąłem, bo troszeczkę tych duszyczek nazbierałem, więc... Utracić je tak po prostu byłoby słabo i poza tym, o właśnie, jeszcze jedna rzecz. To wam się może wydać dziwna. Zginąłem, a dalej jestem człowiekiem. Tutaj po prostu się nie staje zombiakiem. Stan pustości postaci nie wzrasta. Przynajmniej do pewnego momentu. Bo ja niestety nie wiedziałem, że można obrać przypadkowo pewną bardzo ważną ścieżkę dla gry. I to tylko dlatego, że się chce zlevelować postać trochę szybciej. Ale widzicie, parę takich pięć i może go rozwalę. No chyba, że się pokuszę o szybsze uderzenia. Ale to chyba nie jest wskazane tutaj. No to nie powinno zabić. No i też muzyka stoi na najwyższym poziomie w trójce. To już pewnie zdążyliście zauważyć. O ile wam nie ściszyłem za bardzo. Ścieżki dźwiękowe. Spoko, spoko. Jeszcze sobie wyjdziemy. Przynajmniej do połowy walki. Później może być różnie. Bo co się dzieje w połowie walki? No, zaraz zresztą zobaczycie. Chyba zresztą nawet teraz. Judex Gandir troszeczkę się zmienia. I tutaj już widać jawne naleciałości z Bloodborne. I w tej postaci walczy się z nim naprawdę ciężko, więc pozwólcie, że będę się posiłkował tym. Przynajmniej wtedy, kiedy będę mógł. I kiedy będę trafiał. Kurde! Judex, nie! Dobra, może warto Estusa wypić, tego ostatniego, dwie bomby tylko zostały. Dobra, jeszcze mógłbym w sumie rapierem próbować, ale lepiej się odsunąć. No chyba chciał kłapnąć dziobem i mnie pożreć. Szkoda, że nie mam żadnego leczenia już. Ale mam pchnięcia, kurde, ale on też ma ataki, kurde, ostatnie cięcie. Albo ja, albo on. Też nie no, on potrzebuje jeszcze z dwóch, może trzech.
No, ja potrzebowałem tylko tego tak właściwie. Dobra, no to straciliśmy bomby. Tym razem już nie będzie tak łatwo. Zresztą w ogóle poziom trudności w Dark Souls 3 stoi na naprawdę wysokim poziomie. O ile w dwójce było w miarę łatwo, miałem przecież bardzo długą pasę, tak samo jak w Bloodborne, kiedy bossów udawało się pokonywać za pierwszym razem, tak tutaj, no, już Judex mnie rozwala. Wycieram tą podłogę niczym szmatą. Nie, no dobra, wiesz co? A tych to pominę sobie. Kulturalnie, ładnie, grzecznie. Nie stanowią zagrożenia, więc ja nie będę... No dobra, niektórych będę zabijał, bo... mogą być upierdliwi. Zwłaszcza ten. No i przy okazji zostawiam jeszcze niknące dusze. To jest zawsze chyba z 10 duszyczek, albo coś w tym stylu. Ale nie weszli, prawda? Za mną. Kurde, muszę się za Judexa dostać. I bomb zapalających zero. Szlak. Będzie trudno przez to. Ale dobra, postaram się go rozwalić w pierwszej fazie, przynajmniej tej walki. Na zadowalającym poziomie. Czyli bez zbędnych obrażeń przyjętych, a wystarczająco dużo zadanych. Pchnięcie, trulanie, pchnięcie, trulanie. No, to wydawałaby się dobra taktyka. Ale nie wtedy, kiedy on ma bardzo nieprzewidywalne kombinacje, jak na przykład to. To by się spodziewał, że tą halabardą jeszcze będzie mnie z ziemi wyciągał. Ale dobra, zapraszam. No, dużo pchnięć. O, już druga faza. Jak miło. Oczywiście to był sarkazm. Ej, jeżeli to był atak, to nie trafił we mnie. Jak dobrze. Ej, prawie jesteśmy w tym samym momencie, co poprzednim razem, a nie zużyłem jeszcze żadnej bomby, więc chyba poprzednio to było niepotrzebne. Trzeba było na dobitkę zostawić. Ale dobra, może bardziej ofensywnie, co? Nie zachowawczo. No właśnie, bałem się jakiegoś ataku obszarowego. Ale może jakieś dwa pchnięcia w gratisie? Nie, póki co taktyką jest turlanie się wokół niego. Dobra. Wokół niego to jest dobra taktyka, w niego zła. Dobra, zasięg duży, ale ja turlanie o większym zasięgu. Aaa, nie ze mną te numery, tak. I tak o tu giniesz. I pierwszy boss w Dark Souls 3 na kanale Piechol Plays Games zaliczony. No i kręty miecz, którego niestety nie mogę użyć. Żar przywrócony, czyli no właśnie. Niczym człowieczeństwo. Tutaj wszystko kręci się wokół ognia, rozpalania płomieni, żaru, popiołu. No i właśnie, kolejne, drugie już rozpalone ognisko. Ej, 3500, no to jest chyba na jakiś level. Tu jest odpoczynek. Oj, jeszcze nie mogę ani teleportować się, ani leveli. Na to trzeba będzie jeszcze poczekać do momentu, aż... odkryjemy nasze podstawowe ognisko Dark Souls 3. Nasz hub. Inaczej rzecz ujmując, tak bardziej międzynarodowo, uniwersalnie. Czyli miejsce naszych wypadów. Tutaj nie jest to jedna wielka, duża lokacja, tylko kilka małych połączonych ze sobą. Ale nie mniej rajcujących. Ej, widzisz tą przerywaną trawę po lewej? Jakiś specjalny gatunek, najwidoczniej. Dobra, jeszcze troszeczkę przebrniemy do przodu. I trzeba będzie skończyć pierwszy odcinek z nowej serii na kanale. No, tam się musimy dostać. A droga tam wcale nie jest tak łatwa, jakby się mogło wydawać wam. Jest bardziej kręta, niż się wydaje. Ale dobra, o tym przedmiocie, który tutaj widać, oczywiście trzeba pamiętać. No i wrogów też kilku się pojawia od razu. Ale spokojnie, póki co... w sumie, o, taką włócznią bym nie pogardził. Mógłbym trzymać przeciwników na dystans, a jednocześnie zadawać całkiem spore obrażenia. Kości wiodące do domu, czyli bym się cofnął do Judexa Gandira, więc nie. Nie ta lokalizacja, nie o to mi chodzi. A poza tym, jak widzicie, żar sprawił, że nie dość, że popękał mi ekran w lewej górnej części, to jeszcze pasek z lewej wydłużył się znacząco. Czyli tak jak człowieczeństwo w poprzednich częściach. Ej, ten odziw opadł na jedno pchnięcie i to do tego ostatnie z tej serii. Czyżby trzecie było najsilniejsze po prostu. Nie, serio, z tym rapierem w ogóle nie walczyłem, kurde. Grając poprzednio, więc dla mnie ta broń jest zupełnie nowa, tak samo jak ten strój i ta tarcza, więc... wszystko odkrywa na nowo. No ale to jak się przyjmuje obrażenia akurat, to się nie różni niczym. Inaczej wiem jedno, w trakcie mojego pierwszego przejścia była tutaj osoba, która posiadała broń, na której bardzo mi zależy, jeżeli chodzi o tą postać i zręczność, czyli to, w co chcę inwestować najbardziej.
I powiedzmy, że śmierć tej postaci będzie końcem tego odcinka, ile oczywiście mi się uda ją uśmiercić. Tutaj się kręciła. I mam nadzieję, że dalej się kręci. Dobra, nie chodzi mi o niego tutaj. Ale właśnie o nich dwóch. Kurde, dobra, trochę mało zdrowia. Trzeba trzasnąć Estusa. Jak widzicie, on odzyskuje mało zdrowia. Zresztą odnawia. Ale cóż, że trzeba z tym żyć póki co. W ogóle to jest super sztuczka na zaoszczędzenie chyba 15 tysięcy dusz, no ale chyba już patch to naprawił niestety i nie uda się wskoczyć na daszek, ale zresztą spróbuję jeden z kolejnych materiałów. Ale dobra, czy jest tutaj ta postać, która nosi Uchigatanę, czyli najdłuższą katanę w grze? Tak, jest tam, stoi, praktycznie nagi, tylko z przepaską i z najlepszym mieczem. Takim, który właśnie bazuje na zręczności i o to mi chodzi. Zatem taka broń na samym początku to jest naprawdę dobry start. Ohoho, widzicie? I zdrowia też ma dużo. Ale tylko pchnięcia. Ale jedno, drugie, trzecie i czwarte, no kilka ich można wyprowadzić w jednym ciągu. I są bardzo szybkie, więc ta walka może naprawdę się udać. No pod warunkiem, że ja nie będę dawał się trafiać, bo no widzicie, nie dość, że krwawienie to jeszcze całkiem duże obrażenia. Ale dobra, ja połowa zdrowia, on też. Plus rapier ma moc zatrzymującą. No może warto zatem dwie dłonie go złapać. Oj nie, to powinno sięgnąć jego, a nie mnie. Znaczy, mamy coś, czy mogę się posiłkować jeszcze? No popielna butelka Estusa do magii, no ale magii mam w brud i nie zanosi się, żebym miał jej mniej. No, błąd jak cholera. Każde cięcie przyjęte na tą tarczę to są jakieś tam obrażenia, więc jak zasłonię śmiercionośne uderzenie, to prawdopodobnie i tak zginę. Kurde, schody działają na moją niekorzyść, trzeba się odsunąć. No dobra, to teraz do jednego cięcia. Ja muszę zadać mu wszystkie, a ten mi żadnego. No. I żar utracony, zdrowie, życie też. No i te wszystkie duszyczki będą tutaj na mnie czekały. Kurde, teraz pytanie, czy warto walczyć z nim znowu na zmniejszonym pasku zdrowia, czy zaryzykować użycie żaru? Bo żar to jest to, co człowieczeństwo. Humanity z poprzedniego Soulsa. I mam tylko jeden żar póki co. Nie, no dobra, z tym paskiem zdrowia powinniśmy dać sobie radę, tylko no, priorytetem jest teraz podniesienie duszyczek, oczywiście. Tego nie można stracić. Nie w momencie, kiedy nie zrobiłem jeszcze jednego levelu nawet, tej postaci. Teraz tak, tych muszę rozwalać, bo oni zaraz się po prostu obudzą. I to już nie będzie fajne. Zresztą część z nich już się budzi domyślnie po prostu na samym starcie. Dobra, włócznik? Nie, on się nie budzi, on po prostu czeka. Ej, nie, myślałem, że tam jest przedmiot. Nie, ale nie tędy droga, piecholnie tędy droga. Tutaj, w to lewo dopiero. I zaraz faktycznie warto by było zadbać o to, żeby nikt mi nie przeszkadzał, kiedy będę walczył, a poza tym tutaj są moje duszyczki. Ci wstają, nie wstają? Nie, serio, przetestowałbym pchnięcie w plecy, ale... No coś, kurczę, zawiszy nie idzie. Jakby ta umiejętność się faktycznie zawiesiła. Ale widzicie, będę próbował tak długo z nim, póki mi się nie uda. Zresztą, oj, chyba teraz przyjął inną taktykę zupełnie. Ja może by się udało go... Nie, no jak go zepchnę do dziury, no to stracę przedmiot. Bardzo możliwe. Oj, nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Ale dobra, właśnie, może schody w tym wypadku będą działały na moją korzyść, co? No prawie nie. Ale jednak tak, troszeczkę, bo troszeczkę, ale nie dam się zapędzić znowu w to samo miejsce. No, do oporu i tylko zostawić tyle, żeby jeszcze móc odskoczyć po tym wszystkim. No i chyba to jest dobry pomysł. Dobry sposób na niego, oj. No, jakby to weszło, to by mogło się skończyć zgonem, uwierzcie mi. No, to dwa ciosy wystarczą. Ja chcę ten miecz po prostu, ja chcę ten miecz. Nie wiem, przypadkiem, czy on nie wymaga więcej zręczności niż faktycznie mam, żeby nim władać. No ale widzicie, zgony się mnożą w Soulsach i to u mnie, w moim gameplayu. A no, jak widzieliście, w poprzedniej części nie szło mi źle, w Bloodborne też mi nie szło... Nie no, inaczej, w Bloodborne szło mi świetnie do momentu, aż zginąłem. Pierwszy raz posłany do piachu z ramienia jakiegoś tam bossa i to chyba w sumie trójki.
Kurde, nie, dobra. Na pełnym bucie. Raz jeszcze. Tylko tym razem bez czyszczenia. Dobra, troszeczkę podniesione. Teraz pytanie, czy to był błąd, że nie wyczyściłem tej lokacji? Chyba nie. Chyba nie wypuścili za mną. Ale dobra, skoro bazujemy i tak na pchnięciach tylko, nie na zasłonieniach tarczą, to czy nie będziemy się osłaniać w ogóle, no to może faktycznie w dwie ręce warto złapać ten miecz. No i tak, jak się zasłonię, to i tak jest po mnie. No to może faktycznie w ten sposób lepiej. Tylko kurde, pchnięcia oburącz wyglądają już takie enigmatyczne trochę. Znaczy wyglądają na enigmatyczne i wydają się enigmatyczne zarazem. A może są lepsze po prostu. Dobra, zobaczymy zaraz. No dobra, pchnięcie za pchnięcie. Dobra, zgon za zgon. Tylko póki co z tymi zgonami tylko ja zostaję obdarowywany, a on jeszcze nie. Nie, dobra, chyba jednak w jednej ręce będziemy trzymać tą szabelkę. Ej, właśnie, i tego klucza nie trzeba właśnie kupować. Jeżeli From Software nie zaktualizowało gry na tyle, że skoczenie na daszek odbijając się z drzewa jest niemożliwe. A zresztą, dobra, pokażę wam to, kiedy dojdziemy do tamtego momentu. Teraz skupmy się faktycznie na gościu z kataną, żeby go posłać do piachu. Bo jak widzicie, jest to delikatnie problematyczne. A jeszcze z dwie takie próby i będę to określał już bardzo problematycznym. Na szczęście troszeczkę jak nie straciłem. Cały czas tam na mnie czekają grzecznie. Dobra, to było bardzo odważne, ale no. Już myślałem, że skończysz się jakimś delikatnym kuku. A na szczęście nie, w sumie wiecie co, można było tutaj wejść, ale no kurczę, wolałbym tam wejść z mieczem już. Nie dlatego, że ktoś tam się na mnie czai, co to nie, aż tak dobrze. Znaczy, aż tak bardzo nie zapomniałem tej gry. I pamiętam ją na tyle dobrze zarazem, żeby wiedzieć, że tam nie czeka mnie z grubsza nic złego, więc wręcz same dobre rzeczy. Ale najpierw chciałem spróbować tutaj. Jeszcze. Powiedzmy, dobra, ostatnia próba w tym odcinku. Jeżeli nie uda mi się go posłać do piachu tym razem, no to pójdziemy tam i zobaczymy, co nas czeka. I tam skończymy. Ale wolałbym tam faktycznie pójść z tym mieczem. Oj, to była prawie riposta. Zapomniałem, że on potrafi kontrować. Dobra, trochę więcej, niech się zregeneruje. Dobra, i seria kilku pchnięć. Ten mieczyk jest naprawdę dobry. Nie sturlaj się na dół, proszę cię. No ja rozumiem, że może się to wydawać dla mnie korzystne, ale nie, bo mi chodzi naprawdę o ten miecz. Więc nie zeskakuj tam. Oj, 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 długa kombinacja, bardzo długa kombinacja. Teraz pytanie, czy da mi się napić? Dał się napić, dobra, na szczęście. No kurde! Dobra, to nie powinno mnie zabić. Serio, on jest do porobienia. A, jeszcze jedna próba, a czemu nie? Kurde, bez przesady. Nie może być tak, że ja ginę w pierwszych fragmentach gry i to wielokrotnie. Po prostu, no nie, no to no po prostu mi nie wypada. I pewnie wam też ciężko to oglądać, bo tak długo czekaliście, pewnie sądziliście, że no jestem lepszy. A tu nagle pach, zgon, pach, zgon, pach, nie żyjesz. No ale póki co nie były jakieś strasznie lamerskie zgony. Takie powiedzmy typowe dla Soulsów, czyli no jeden unik za mało albo jedna kontra za dużo. Ale faktycznie dobra. Reszty mogę nie czyścić, ale tych tutaj po prostu trzeba. A i przeciwnicy, których się zabije zbyt często, po prostu znikają, więc też farmowanie tutaj delikatnie odpada. Albo tak właściwie odpada w ogóle. Bo farmowanie jest wtedy, kiedy można coś robić w nieskończoność. Oj, kurde. No i to był fuks. I to jak gdyby też, ale no tak nie do końca. Jednak mnie trafił. Udało się go powstrzymać, ale zostałem trafiony, więc o! Dobra. To ma czasami lepszy zasięg niż wygląda. Na przykład teraz. O, jedno pchnięcie za dużo. Trzeba naprawdę dawkować staminę. No i to było zbyt odważne. To było głupie, ale się udało. Czasami głupota też czasami nie każe od razu. No, pchnięcia w dół są mega słabe, nie? No ja. Nie, nie, oj nie, oj nie, tak to my robić nie będziemy, oj nie. Nie no, wiecie co zrobię? Skorzystam z wiedzy, jaką nabyłem w poprzedniej, powiedzmy w moim poprzednim przejściu.
tuż po premierze. I po prostu pójdę, wezmę swoje duszyczki, o ile uda mi się je podnieść, oj, mam nadzieję, że uda mi się je podnieść, bo to by było mega słabe, zważywszy na to, co chcę zrobić. Po prostu pójdę ulepszyć delikatnie postać za tamte właśnie duszyczki. No chyba, że to zginę. Ej, nie, 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 to był żart, autentycznie, to był najgorszy, najczarniejszy ze scenariuszy, no ej. No bez przesady po prostu. No. Nie, w sensie, ja już chcecie mnie do Estusa właśnie na tych gości. No bez kitu. Ja miałem się mierzyć z właścicielem Uchigatany. No nie. Dobra. Idziemy ulepszyć postać. Czyli jak pewnie możecie się domyślić, tutaj nie czeka nas kolejny boss wcale. Znaczy to właśnie nie tutaj, tylko tam na dole. Ale coś bardzo przyjemnego. Czyli ognisko. Bezpieczna przystań. Nasz hub. Właśnie tutaj przed nami. Kapliczka Zjednoczenia. Oj, tutaj często będziemy bywać. Przygotujcie się na to. No i właśnie. Welcome to the bonfire, unkindled one. I am a firekeeper. I brzuchomówczynią. Oczywiście. And tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end I am at thy side. Czyli walcząc o mojego boku, ona ma na myśli to, że mogę się u niej ulepszać. Stawać się lepszym człowiekiem, lepszym zabójcą. Take nourishment from these sovereignless souls. Ja do niej duszę przynoszę, a nie ona mi je daje. No ale dobra, ona robi z nich użytek. Rzućmy jedną zręczność, delikatnie więcej witalności i może jeszcze dostrojenie. Co robi dostrojenie? Czy ktoś pamięta? Wyjaśnienie. Cena związana z punktami staminy, chyba, nie. PS-y? Mamy punkty życia, okej. Okay. Punkty specjalne? Może na takie nazwać. W każdym razie, miejsce dostrojenia, czyli ile zaklęć będziemy mogli mieć. Nie, póki co wydaje mi się, że wystarczy to, co mamy. Więc pozostańmy tutaj przy 14, ale wrzućmy wytrzymałość, delikatnie więcej energii jeszcze. No i takim oto sposobem Zawiecha stał się 14-poziomowym bohaterem. Albo bohaterem o 14 poziomie. Dobra, idziemy spróbować jeszcze raz klepnąć na tego gościa. Jeden ostatni raz w tym odcinku. A później pogadamy z bywalcami. Z kapliczki Zjednoczenia. No i mam nadzieję teraz, że on nie zniknął. Bo szczerze, kiedy grałem za pierwszym razem, załatwiłem go od razu. Znaczy nie idąc dalej. Więc nie wiem, ale dobra, na szczęście jest. I teraz ja jestem delikatnie mocniejszy. Czy to mi w ogóle pomoże? Sprawdzimy. No. No 45, zabieranie 44. Więc o tyle lepiej. Ale nie jakoś diametralnie lepiej. Ej, te pięcia są naprawdę fajne. Są szybkie i mają całkiem dobry zasięg. Ale dobra, skoro mi tak dobrze idzie, może zużyjmy jednego susa. Moj kurde, no właśnie, bo to by mnie zabiło. I to oto mnie też zabiło. Nie, więc dobra, kochani. Takim oto napisem kończymy pierwszy odcinek z Dark Souls 3 na tym kanale. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.